Funkcjonujący w Raciborzu inkubator przedsiębiorczości to nie tylko szkolenia, konkursy czy porady ekspertów w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. To również spotkania z ludźmi, którzy inspirują oraz wskazują najlepsze rozwiązania. I jedna z takich postaci zawitała wczoraj do Raciborza. W raciborskim klubie Piwnica już przed godziną 18 brakowało wolnych krzeseł. Głównie młodzi przedsiębiorcy oraz ci, którzy chcą urzeczywistnić swoje biznesowe plany, przyszli tu na spotkanie ze specjalistą od marketingu Pawłem Tkaczykiem, który na co dzień uczy, jak umiejętnie przekonywać do swoich usług czy produktów, tak by osiągnąć sukces. Co pani sprzedaje? Korony. Produkty dla dzieci, które są niszowym produktem na rynku polskim i to jest mój główny problem, ponieważ to jest produkt, o którym tak naprawdę młoda mama, młody rodzic nie pomyśli. Ja muszę go zainspirować i muszę go oświecić, po co w ogóle mu taka korona. Czego chciałby pan się tutaj dowiedzieć, co wynieść z tego spotkania dzisiejszego? Wiedzę. Wiedzę. Potrzebną do? Do prowadzenia działalności. Do zarabiania pieniędzy. Rozumiem, że pan już prowadzi tą działalność. Startuję, zaczynam powoli. A czy pan Paweł już był panu wcześniej znany? Nie, dzisiaj pierwszy raz będę miał przyjemność z panem Pawłem. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda gdzieś tam na żywo i trochę więcej wiedzy dla siebie z tego tematu wyciągnąć. Możemy się dowiedzieć, czym się pan zajmuje? Znaczy ja prowadzę działalność doradczą w zakresie doradztwa, jeżeli chodzi o sprzedaż energii, gaz ziemny, produkty techniczne, wszystkie rzeczy z tym związane. Zanim na scenę wyszła gwiazda wieczoru, o inkubatorze i jego funkcji przypomniał wszystkim jego koordynator, który był przekonany, że organizacja eventu z udziałem takiego specjalisty to w ramach programu inkubatora punkt obowiązkowy. Ja mam własną firmę i na jego książkach, na jego wystąpieniach, których jest mnóstwo na YouTubie, wiele się nauczyłem i bardzo się cieszę z tego, że teraz osobiście tak naprawdę go poznam i też inni doświadczą jego wiedzy i doświadczenia. Tkaczyk, czyli publiczny mówca, który uważa, że dobre marki to świetnie opowiedziane historie i właśnie nimi zarabia na życie, równocześnie wyznał, że sam niczego nie wymyślił, a tą sztukę opanował po przeczytaniu mądrych książek. Ja na co dzień buduję silne marki i jakby to się sprowadza do tego, że ja namawiam ludzi, żeby kupili proszek A, a nie proszek B. W dużym uproszczeniu. I to się sprowadza do procesów decyzyjnych. I my w pewnym momencie dowiadujemy się, że ludzie na przykład nie kupują tego proszku, dlatego że oni nie rozumieją, w czym proszek B jest lepszy od proszku A. No i to się potem sprowadza do jakby nauki typu lingwistyka i tak dalej. I okazuje się, że jesteśmy w stanie mówić w sposób dużo prostszy o pewnych rzeczach, tylko trzeba wiedzieć jak, trzeba znaleźć sposób. Dodajmy, że gość inkubatora, który sam napisał dwie bestsellerowe książki, poza szkoleniami i wykładami, prowadzi także bloga i jest właścicielem agencji Midea, do której o pomoc zwróciły się takie firmy jak Orange czy Sony.